Do zadania będzie potrzebny układ okresowy. Mamy obliczyć zawartość procentową, procent masowy węgla w kwasie aminoetanowym. Zanim w ogóle zaczniemy coś robić, napiszmy sobie wzór tegoż kwasu wzór strukturalny bo od niego najlepiej wychodzić w aminokwasach czyli kwas aminoetanowy powstaje z kwasu etanowego. Więc napiszę najpierw wzór kwasu etanowego. Jest to CH3COOH, czyli tutaj grupa karboksylowa i trzy wodory. Bo przypominam, że węgiel w związkach organicznych ma wartościowość 4, czyli musi mieć cztery łapki, czyli de facto cztery kreski. Jak już to omawiałem w moim filmiku z aminokwasów, wodór się nam po prostu odczepia i w jego miejsce wskakuje grupa aminowa NH2. Teraz napiszmy sobie wzór sumaryczny, czyli który po prostu sumuje wszystkie pierwiastki bez żadnych wiązań. Czyli mamy dwa węgle, czyli C2, pięć wodorów C2H5, 1 azot i dwa tleny, czyli C2H5NO2. To jest wzór sumaryczny, kwasu aminoetanowego. Teraz policzmy sobie masę cząsteczkową wszystkich składowych. Mamy dwa węgle, więc będzie 2 razy masa cząsteczkowa węgla, czyli 2 razy 12 unitów, czyli 24 unity. Następnie 5 razy masa cząsteczkowa wodoru, czyli 5 razy 1 unit, to jest 5 unitów. Następnie będzie 1 razy masa cząsteczkowa azotu. To jest 1 razy 14 unitów, czyli 14 unitów. Następnie 2 razy masa cząsteczkowa tlenu, to jest 2 razy 16 unitów, czyli 32 unity. Teraz po sumowaniu masa cząsteczkowa całego związku to jest 24 unity. Plus 5 unitów, plus 14 unitów, plus 32 unity i to nam daje 75 unitów. My mamy obliczyć zawartość procentową węgla, samego węgla, czyli węgla mamy tutaj 24 unity. Procent masowy, czyli 75 unitów to jest cały związek, czyli 100%, bo całość. Następnie mamy 24 unity węgla, no i to jest X%. No i na krzyż, to co jest naprzeciwko X idzie do mianownika, czyli do mianownika idzie 75 unitów, a do licznika 24 unity razy 100%. To jest. Unity nam się skracają. 32%. W tym związku.